3 września o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, profesorem Andrzejem Stelmachowskim. Prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór Państwu. A teraz konkretnie z profesorem Andrzejem Stelmachowskim razem z Jarosławem Kretem odbierać będziemy Państwa telefony pod numerami 20 79 11 20 57 53. Można dzwonić do profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego poznali wszyscy Polacy w okresie Okrągłego Stołu. Ci, którzy interesują się prawem, interesują się nauką, znają go od lat jako profesora prawa, jako człowieka związanego z uczelniami wrocławskimi, warszawską, z filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Zaistniał publicznie w roku 1980 jako ekspert Komitetu Strajkowego Solidarności. Ale tak naprawdę profesora Andrzeja Stelmachowskiego kojarzymy ze słowem, którego zaczynał używać, mianowicie spopularyzował takie obce słowo konsensus. Mówił w Senacie, jako przewodniczący Senatu, mówił w czasie obrad Okrągłego Stołu. Otóż doszliśmy do konsensusu. Panie profesorze, o to chciałem zapytać. Co to oznacza ten konsensus, co oznacza jako słowo, co oznaczał wtedy? No i czym dzisiaj byłby konsensus? To bardzo proste. Porozumienie. Porozumienie się w pewnych sprawach. Oczywiście w kontekście tego, co pan redaktor powiedział, chodzi o sprawy polityczne. I sądzę, że to jest rzeczą bardzo istotną, bez której żadne państwo nie może funkcjonować. Porozumienie się co do pewnego minimum wartości podstawowych. Wtedy dopiero można montować wszelkiego rodzaju koalicje, w taki czy inny sposób zmieniać kierunki rządów. Jeżeli nie ma porozumienia co do owego minimum, musi nastąpić bardzo głęboki kryzys, a nawet rozpad danego państwa. Jest coś takiego jak konsensus, jest coś takiego jak imponderabilia. Gdzie jest granica zawierania konsensusu pańskim zdaniem? Między innymi porozumienia się co do imponderabiliów. Które imponderabilia przyjmujemy jako bazę startową, a później oczywiście ten sam konsensus może być zawierany na innych szczeblach. No każda koalicja rządowa opiera się na jakimś konsensusie, który może dotyczyć również spraw taktycznych, proszę bardzo. Ale z punktu widzenia politycznego najważniejszy jest ten fundament. Bez tego fundamentu państwo się rozpada. W okresie Okrągłego Stołu strony rozmowy były bardzo jasno określone. Z jednej strony oni, czyli nomenklatura partyjna, z drugiej strony my, czyli Solidarność. Czy byłby pan w stanie określić, jakie są dziś główne strony dialogu politycznego w naszym kraju? Myślę, że gdy chodzi o sprawy gospodarcze, przede wszystkim, ale nie tylko, liberałowie z jednej strony i ci, którzy liberałami nie są, z drugiej strony. Myślę, że jest to rysujący się podział główny, na który się mogą nakładać różne inne, ale sądzę, że jest to podstawowy podział. Czy sprawa wiary lub niewiary, a może liberalnego lub nieliberalnego stosunku do wiary jest sprawą istotną. Pana bardzo krytykowano za wprowadzenie instrukcji o nauczaniu religii w szkołach. Rozporządzenia. To rozporządzenie kilka dni temu zostało zmienione. Jaki ma pan stosunek do tej zmiany i do tej dyskusji, którą ta sprawa wywołała? Między innymi atak na religię w szkole był przeprowadzony głównie z pozycji liberałów i powiedzmy liberalizmu trochę XIX-wiecznego. Rzecz osobliwa, że marksiści, zwłaszcza ekskomuniści, w całym tym sporze byli jak gdyby neutralni. Oczywiście ich sympatie były po stronie, w tym wypadku, liberałów, ale nie byli oni główną siłą atakującą.
To też bardzo znamienne. I ja myślę, że całe to zagadnienie właściwie było trochę sztucznie wydęte. Natomiast gdy chodzi o zmiany, o których pan redaktor mówił ostatnio, one były wywołane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. One dotyczyły elementów nieistotnych, dlatego że trzon rozporządzenia się ostał. Natomiast zakwestionował Trybunał parę szczegółów, które oczywiście musiały między być innymi ten szczegół, że rodzice mają podpisywać oświadczenie, że dziecko nie chce brać udziału, czy nie będzie brało udziału. Znaczy nie podpisywać, tylko że w ogóle składać oświadczenie. Ale wedle mnie jest to sprawa nieco talmudyczna, no bo chodzi o to, żeby w jakiś sposób wyrazić wolę, czy chce chodzić na lekcje religii, czy etyki, czy w ogóle nie. No więc możemy powiedzieć w ten sposób, że rodzic ma oświadczyć, że. I tak było napisane. No, można to zmienić oczywiście, że się robi zapisy na i wtedy się unika tego niby oświadczenia negatywnego, że ja nie chcę. No więc, ale sądzę, że przecież w gruncie rzeczy chodzi o to samo, to znaczy w jakiś sposób trzeba uzewnętrznić swój stosunek i wybór. Mówimy o tym, co w szkole, przedstawiając pana profesora, nie wymieniłem jego wszystkich funkcji i marszałka Senatu przez czas jakiś i ministra edukacji narodowej przez czas jakiś, zarzuca się panu odgórne traktowanie nauczycieli. Czy pańskim zdaniem nauczycieli en gros w sumie w Polsce mamy dobrych czy złych? Mamy i takich, i takich. Mamy naprawdę ludzi niezmiernie ofiarnych. I muszę powiedzieć, że jestem im za to niezwykle wdzięczny. Ale powiedzmy sobie szczerze, że mamy również, przepraszam za wyrażenie, popłuczyny nauczycielskie. Mamy. Mamy ludzi przypadkowych, którzy się tam znaleźli w różnych okolicznościach. Pozwolę sobie przypomnieć, że w stanie wojennym wprawdzie wyrzucono tylko 1400 nauczycieli, ale zwolniono 4000 dyrektorów szkół. Odeszło dobrowolnie na skutek presji, jaka była wtedy, dziesiątki tysięcy ludzi. I w to miejsce w ciągu jednego roku powołano 34 tysiące ludzi bez kwalifikacji. I o tym szeroka opinia nie wie nawet, że taki był skutek stanu wojennego. A jaki będzie skutek tak zwanej naszej władzy, jeżeli nauczycielom bodaj najlepiej było za rządów Rakowskiego, kiedy to funkcjonowała ustawa o wynagradzaniu tak zwanej sfery budżetowej, a za solidarnościowej władzy, za władzy, którą pan profesor również sprawował, doszło do tak ogromnej pauperyzacji środowiska, że chyba każdy inteligentny, zdolny, potrafiący zarabiać pieniądze człowiek, młody w dodatku, odejdzie od tego zawodu. Panie redaktorze, i tak i nie. Mianowicie, powiedzmy sobie, że gdy chodzi o nauczycieli, od wielu lat, jeszcze poprzedni reżim stosował taktykę stosunkowo niskich uposażeń i mnożenia przywilejów, skracania czasu pracy. No tego rodzaju polityka musiała doprowadzić do skutków, o których mowa. Ja pomijam okres mojego ministrowania, to było 6 miesięcy. No to co można zrobić wielkiego przez 6 miesięcy? Postawiłem pewne problemy, które oczywiście ludzi musiały rozjątrzyć. Powiedziałem wyraźnie, że nauczycieli jest za wielu, pewna ich ilość powinna być zwolniona, zwłaszcza tych, którzy nie reprezentują kwalifikacji. Oraz powiedziałem wyraźnie, że pensum dydaktyczne powinno być zwiększone równolegle ze zwiększeniem uposażeń. Są to proste bardzo zasady. Poza tym uważam, że należy preferować ludzi młodych i zapewnić im dopływ, podczas gdy związki zawodowe z gorliwością godno lepszej sprawy starały się nie dopuścić młodych nauczycieli i preferować tylko starszych. No więc, mój Boże, poza tym nigdy nie mogłem się pogodzić ze strajkami nauczycielskimi, bo uważam, że jest to
objaw zupełnie wyraźnej degeneracji zawodu. Dodzwonił się do nas pierwszy telewidz. Słucham pytania. Jest pytanie po angielsku. Mam nadzieję, że pan profesor odpowie. Dobrze? Prosimy. Zadane będzie po angielsku. Proszę bardzo. Okay, you can speak. With me. Okay, me. Professor Stamokowski, I worked in the Senate for the British know-how from when you were Marshal of the Senate 2 or 3 years ago. I worked with Dr. Kostakiewicz, and I met you on a number of occasions. What interests me is, what do you feel about the influence of all the foreigners in Poland, like myself? Not the economic influence, but the moral influence. Is that good for Poland, for Polish people, as a moral and ethical position? Do you think in the future will it unfold very good, or will it be bad? Czy mam odpowiedzieć po angielsku? Myślę, że jednak po polsku. Streśćmy może pytanie. Generalnie rzecz biorąc, zapytanie w swej konkluzji dotyczyło przyszłości i mojego poglądu, czy ta przyszłość będzie dobra czy zła i co ja myślę na ten temat. Przepraszam bardzo, że ja to bardzo skróciłem, ale chodzi o konkluzję. Otóż jestem niezmąconym optymistą. I uważam, że Polska zmierza we właściwym kierunku. Nie chodzi mi przy tym o tak zwaną walkę na górze, czy wszystkie przepychanki parlamentarne. To jest jak młode wino w procesie fermentacji, jeszcze przez parę lat taka przepychanka będzie. Natomiast jest rzeczą ważną to, co się dzieje na dole. Ja ogromną nadzieję pokładam na przykład w samorządzie terytorialnym. Patrząc na dynamicznych burmistrzów i wójtów, no nie wszystkich, ale bardzo wielu, patrząc na wygląd naszych miast i miasteczek, biorąc pod uwagę bardzo ciekawe obliczenie ekonomiczne, z którego wynika, że obecne samorządy za te same pieniądze, po przeliczeniu oczywiście, biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji, robią 2,5 razy więcej niż poprzednie Rady Narodowe. Ja sądzę, że to jest kadra również przyszłych politów, która wyrasta i kiedyś zastąpi amatorów. I sądzę, że to jest rzecz ważna. Albo ktokolwiek pojedzie, którąkolwiek z szos w Polsce, ile jest tam barów, kafejek, nowych stacji benzynowych, coś się dzieje. I ja pokładam nadzieję w tym dynamizmie. Pokładam również nadzieję w młodym pokoleniu. Moi ostatni studenci, panie redaktorze, oni znają już języki obce. Zdarzyło mi się w tym roku coś, co mi się nie zdarzało od lat, że oni sobie wyrywali referaty. Ja chcę mieć referat. To się już dawno mi nie zdarzyło. I dlatego muszę powiedzieć, że patrzę w przyszłość z ogromnym optymizmem. Mówiliśmy o szkole. Pan profesor dotknął problemu samorządu. Od końca tego roku, od początku roku 1994, szkoły podstawowe, przynajmniej w całym kraju, mają się stać samorządowe. W niektórych budzi to ogromny lęk co do programów, co do utrzymania. Jaki pan ma pogląd na ten temat? Co do programów nie ma sprawy, dlatego że sprawy programowe będą oczywiście scentralizowane i nadzór pedagogiczny kuratoriów pozostanie. Natomiast jeżeli zechcą zracjonalizować szkoły, samorządy, to bardzo dobrze. Już pokazano na przykładzie przedszkoli, że ten proces racjonalizacji samorządy potrafiły przeprowadzić. Oczywiście wiele przedszkolanek podnosiło wielkie larum. No, bo jeżeli było tak, że było w niektórych placówkach więcej przedszkolanek niż dzieci, no to potem naturalnie dokonywano redukcji. I ja tak po cichu na to liczę, że samorządy zrobią porządek w niektórych zakamarkach szkolnych. Ale samorząd nie jest jedyną władzą zdolną utrzymywać szkołę podstawową. Szkołę podstawową może utrzymywać kościół, szkołę podstawową może utrzymywać stowarzyszenie. Czy wybicie państwu z ręki tego organu, którym jest powszechna oświata, uważa pan za kierunek właściwy, czy też należy jednak dążyć, żeby pewne gro zobowiązań oświatowych było wypełniane przez państwo właśnie?
Tak się dzieje. No ja oczywiście, nie będąc już obecnie ministrem edukacji narodowej, nie mam cyfr ostatnich, ale w zeszłym roku na 7 milionów uczniów przypadało 36 tysięcy uczących się w szkołach społecznych czy prywatnych. Nie sądzę, żeby to zagrażało czymkolwiek szkolnictwu publicznemu. Natomiast co jest ważne w szkolnictwie prywatnym? Otóż ważne jest to, że one działają jako drożdże, pokazując nowe metody, dając pole dla uczniów nieraz trudnych, którzy sobie nie radzą w szkole zwykłej, publicznej. I to jest bardzo ważne. Oczywiście nie wszystkie szkoły prywatne się sprawdziły, nie wszystkie społeczne się sprawdziły, ale niektóre z nich zrobią wspaniałą robotę. I ja muszę powiedzieć, że to, co słyszę, choćby o szkołach warszawskich, raczej napawa wielką nadzieją i szacunkiem. Zostawmy wątek oświatowy, który jest oczywiście bardzo ważny w pańskiej karierze. Nie kandyduje pan ani do Sejmu, ani do Senatu. Czy to dowód braku zaufania do tych instytucji? Nie, ja po prostu nie mam w sobie temperamentu partyjnika. Byłem zbyt długo bezpartyjnym, żeby mieć teraz ochotę szarpać się z różnymi wojownikami na polu partyjnym. Byłem owszem senatorem i marszałkiem Senatu w okresie przełomu. Wspominam to bardzo mile. Wtedy był to jednak Senat stworzony na fali pewnego entuzjazmu z bardzo ciekawymi ludźmi. Ale przecież to nie tylko ja już zaprzestałem tej działalności. Przecież bardzo wielu osób z życia, chociażby kulturalnego, też się wycofało. Otóż pytanie, czy Senat jest właśnie był tworem okrągłostołowym, wówczas potrzebnym, czy jest potrzebny nadal, tak pan chwalił samorząd, czy nie należałoby go na przykład zastąpić izbą samorządową, czy ta instytucja jest nam potrzebna? Jest absolutnie potrzebna na skutek bardzo prostej argumentacji, mianowicie tej, że jeżeli sąd wyda wyrok w sprawie pojedynczego obywatela, zawsze uważa się, że powinien mieć prawo odwołania się do wyższej instancji, żeby skorygować błąd. Otóż o ile niebezpieczniejsze mogą być decyzje jednoizbowego Sejmu, który decyduje w sprawach generalnych. I my zresztą wiemy, że tych pomyłek było sporo. I moje głębokie przekonanie jest inne, to znaczy, że za wąskie są korygujące kompetencje Senatu. Tym bardziej, że większość poprawek senackich, nieraz przez Sejm odrzucanych, było uzasadnionych. Natomiast czy to będzie rekrutacja senatorów w drodze wyborów, czy desygnacji również przez samorząd, a to jest zupełnie co inne. Dziękuję. Mamy kolejne pytanie. Proszę bardzo. Profesorze, ja jestem z takim zapytaniem. Od 1973 roku nie zmieniła się ustawa dotycząca szkolnictwa dla pracujących. Od tego czasu jest przymusowy język rosyjski. Ja, będąc uczennicą takiej szkoły prywatnej, nie mogę się uczyć tam ani języka angielskiego, ani rosyjskiego. Czy to zostanie zmienione? Jestem zdumiony, bo przecież przymusu nauczania języka rosyjskiego już od paru lat nie ma. Co więcej, nastąpiło daleko idące uelastycznienie programowe. Uelastycznienie obejmujące mniej więcej 1/4 godzin. Także sprawa zależy wyłącznie od dyrekcji danej szkoły i źle o niej świadczy, jeżeli nie daje żadnych możliwości wyborów, na przykład co do języka. Co nie znaczy, żebym nie rozumiał problemu od innej strony. To znaczy, że anglistów uczących w szkołach nam brakuje ogromnie. I stąd może dziać się tak, że teoretyczna możliwość wyboru jest trudna w realizacji praktycznej.
ale przeszkód żadnych nie ma formalnych. A teraz konkretnie nasze numery 2079-11, 2057-53. Czekamy ciągle na pańskie telefony. Otrzymaliśmy kilka listów. Jarosław Kret. Tak, wśród tych listów były pytania, które już zostały zadane. Jedno, to znaczy rozmawialiśmy już na temat, na kilka tematów. Na przykład, dlaczego zażądał pan od rodziców pisemnych oświadczeń, że dzieci nie chcą uczyć się religii? Ale to już... Chyba już zostało powiedziane. Natomiast jest dosyć konkretne pytanie. Był pan członkiem sławetnej Rady Fundacji Rolniczej, która miała zostać założona z pieniędzy, jakie Lech Wałęsa uzyskał z Nagrody Nobla. Co stało się z tą inicjatywą? Sprawa wyglądała następująco. Projekt Kościelnej Fundacji Rolniczej, który powstał w okresie stanu wojennego, miał się składać z wielu wkładów, głównie zagranicznych. Ten projekt upadł na skutek sprzeciwu ówczesnych władz. W związku z czym nie doszło do stworzenia wówczas tej fundacji, natomiast została stworzona fundacja na o wiele mniejszą skalę, zaopatrzenia, pomocy w zaopatrzeniu wsi w wodę. Może ciekawa jest historia tego. Mianowicie otrzymałem wiadomość, której nigdy nie udało mi się sprawdzić, że w owym czasie, jeżeli jakakolwiek inicjatywa niekomercyjna przewyższała 100 milionów dolarów, potrzebna była zgoda RWPG. I że tej zgody RWPG nie udzieliła. Wobec tego zmieniliśmy naszą taktykę i właśnie w granicach tylko 10 milionów dolarów stworzono tę fundację zaopatrzenia wsi w wodę. Ciekawa rzecz, że podobnie postąpiła fundacja Rockefellera, która chciała założyć siostrzaną fundację w Polsce, natrafiła na podobne trudności i również później zdecydowano się na zrobienie czegoś małego. A co się stało z pieniędzmi, między innymi z pieniędzmi, które Lech Wałęsa przekazał z Nagrody Nobla? Były również inne pieniądze. Tak jest. One zostały zużytkowane właśnie na Fundację Zaopatrzenia Wsi w Wodę, która to fundacja objęła kilka tysięcy, nie, chyba coś 20 tysięcy gospodarstw, bardzo dużą liczbę. Panu profesorowi sprawy rolnicze są bliskie zawodowo, jako w tej chwili prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wiem, że zajmuje się pan również, zajmuje się stowarzyszenie, pomocą litewskim rolnikom. Jakie oni mają potrzeby i jakiego typu działalność prowadzi Wspólnota Polska na rzecz rolnictwa litewskiego? Otóż trzeba pamiętać, że Litwa zdecydowała się na posunięcie niesłychanie ryzykowne, mianowicie rozwiązania wszystkich kołchozów z dnia na dzień, co spowodowało znaczne perturbacje, dlatego że no, rolnicy nagle znaleźli się w sytuacji, gdzie mogli otrzymać ziemię, ale bez jakiegokolwiek inwentarza. Większość z nich poszła wobec tego na stwarzanie spółek, które mniej więcej obejmują 1/10 część obszaru, czyli jeżeli był kołchoz, to na jego miejsce najczęściej powstało około 10 spółek. Ale część rolników właśnie w rejonach polskich zdecydowała się na gospodarkę indywidualną. Wedle naszych danych mniej więcej 1500 takich gospodarstw indywidualnych powstało. I chodziło o to, żeby im możliwie szybko udostępnić dwie rzeczy. I co my dla nich robimy? Maszyny rolnicze i nasiona, materiał siewny. Zostawmy ten wątek, mamy pytanie. Pozwalam sobie nawiązać do pytania, które niedawno padło, a dotyczyło nauki języków obcych. Jestem lektorem dwóch języków zachodnich na uniwersytecie. My, nauczyciele akademicy, jesteśmy represjonowani w związku z naszą znajomością poświadczoną dyplomem, znajomością języków obcych i nie dostajemy żadnych dodatków za znajomość języków. Dlaczego tak właśnie jest? Dlaczego ta jakaś dziwna decyzja, która przed laty została podjęta, do dzisiaj obowiązuje?
zdziwi się pani zapewne, na skutek gwałtownego sprzeciwu związków zawodowych, ja chciałem dać podwyżkę lektorom, przede wszystkim języków zachodnich, a najwięcej angielskim, anglistom, no bo ich jest największy brak. I na to był zasadniczy sprzeciw związków zawodowych. Ma być urawniłowka, anglista ma dostawać to samo co rusycysta, mimo że rusycystów mamy w tej chwili nadmiar i nie ma tej potrzeby, a anglistów jest brak. Oto dziwne zjawisko, z którym mieliśmy do czynienia. Mówiliśmy już o rolnictwie, weszliśmy dość głęboko w sprawę Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Ja bym chciał się jednak dowiedzieć, czym jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. To, jak wiem, organizacja senacka, utrzymywana z budżetu Senatu, ale co to jest? Czy to jest coś, co chce wykorzystywać wujków, bogatych wujków z Ameryki dla nas, dla Polaków, czy coś, co chce dawać coś naszym ziomkom, którzy znajdują się poza krajem? Wyłącznie to drugie. Jeśli chodzi o tak zwanych wujków z Ameryki, nigdy o nic nie prosiłem jako prezes tej organizacji. Sądzę, że niestety Polonia, zwłaszcza amerykańska, jest zasypywana dziesiątkami tysięcy listów sit venia verbo żebraczych i nie chciałbym być jeszcze jednym w kolejce. Nie, jeżeli to my raczej wskazujemy im pewne godne poparcia inicjatywy na wschodzie zwłaszcza. I w takim razie niech ta pomoc idzie bezpośrednio. Oczywiście, dziękuję. Kolejne pytanie. Dobry wieczór. Halo? Dzień dobry, słyszymy panią. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam pytanie do pana profesora Telmachowskiego. Jestem nauczycielką ze przedszkola ze stażem 36-letnim. Mam takie pytanie, czemu pan profesor od wielu lat używa w stosunku do nauczycieli przedszkola sformułowania przedszkolanka? Dlatego, że mężczyzn tam jest znikoma ilość, ale jeżeli jest w przedszkolu mężczyzna, to nie chcę urazić w czymkolwiek. A sądzę, że określenie przedszkolanka chyba nie ma pejoratywnego znaczenia. W każdym razie mnie to do głowy nie przychodziło. Z pewnością nie. Ponieważ nasz czas się kończy, mam już jedno pytanie na koniec. Jako prezes tej chwili Stowarzyszenia Wspólnota Polska zajmuje się pan sprawami narodowości, podwójnych obywatelstw. Kiedyś komunistyczny rząd nie pozwalał na podwójne obywatelstwo. Czy my teraz możemy mieć podwójne obywatelstwo? A w ogóle jakie obywatelstwo będzie mieć jeszcze znaczenie w Zjednoczonej Europie? Jeśli chodzi o Zjednoczoną Europę, zacznę od końca. Traktat z Maastricht wyraźnie to określił, że pozostają obywatelstwa poszczególnych państw, natomiast będzie stworzona druga kategoria, mianowicie obywatelstwo ogólnoeuropejskie. Natomiast jeśli chodzi o mój pogląd osobisty, jestem zdecydowanym zwolennikiem dopuszczenia oficjalnego podwójnego obywatelstwa, bo sądzę, że dotychczasowa praktyka, że się nie uznaje podwójnego obywatelstwa, ale toleruje się, że mnóstwo ludzi ma dwa paszporty w kieszeni, no wydaje mi się sytuacją niewłaściwą. Bardzo mi się podoba propozycja, z jaką spotkałem się, gdy byłem jeszcze marszałkiem Senatu, ze strony Argentyny. Argentyna zawarła dwie konwencje o podwójnym obywatelstwie z Włochami i z Hiszpanią, chcieli zawrzeć i z Polską, oparto na bardzo prostej zasadzie. Uznaje się dwa obywatelstwa, z tym, że przeważa o tyle obywatelstwo miejsca zamieszkania, tak zwanego domicylu, że to drugie zostaje wtedy zawieszone. Dziękuję bardzo. A teraz konkretnie rozmawialiśmy z prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, panem Andrzejem Stelmachowskim. Dziękujemy za przybycie do studia. Za tydzień spotkamy się z prezesem Narodowego Banku Polskiego, panią Hanną Gronkiewicz-Walc. Zapraszam państwa do pisania listów. Zapraszam do dzwonienia w piątek od godziny 22:30. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję.